Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam wszystkich, Hubert Miściewojewski, wasz ulubiony Artur, czyli Artur Gwóźdź. Witam was wszystkich serdecznie. Witam mój ulubiony Huberciku. Słuchajcie, nie uwierzycie. Jadę sobie samochodem ulicą Stępińską. Obok biura KSW patrzę, a tam wychodzi Artur Gwóźdź i Bartos. Mówię, no to dawajcie, nagrywamy wywiad. Nie, to nie jest kij, tak, tak było. Przyjeżdżał, bo on tutaj jeździ w tą i z powrotem pod KSW i tak szuka, czeka cały czas, aż ktoś wyjdzie i znowu zrobi wywiad, tak, żeby być pierwszym. Sportowy w końcu na tym kanale, nie? No mam nadzieję, że wreszcie się przełamał i będzie dużo robił sportu, więcej jeszcze. Widzimy się za tydzień w Łodzi na KSW, także śledźcie kanał. Artur, żarty żartami, ale byłeś przed chwilą, dosłownie nie wiem, pewnie z godzinkę temu w biurze KSW, rozmawiałeś z włodarzami, pewnie też z Wojsławem. A propos, strzelam Adriana Bartosińskiego, skoro jest z tobą, no i powiedz nam, jakie są wieści. Co możesz powiedzieć, co możesz nam uchylić rąbka tajemnicy? Nie tylko na temat Adriana Bartosińskiego, ale to głównym celem tak była rozmowa na temat Adriana Bartosińskiego i tej telenoweli, która trwa przez jakiś czas. Dobrej myśli jestem. Raczej, czy wychodząc dzisiaj, dla mnie uważam, że są to dobre wieści. Wiadomo, że Federacja KSW to ogłosi, żebyśmy byli spójni w tym, co rozmawiamy. Mam nadzieję, że Adrian Bartosiński też jest zadowolony. Nie, no żartuję. Myślę, że to jest bardzo dobry... Bardzo dobre negocjacje, jeśli chodzi o Adriana. Czyli strzelam, że skoro powiedziałeś coś takiego, że ogłosi to organizacja KSW, czyli się dogadaliście. Czyli możemy powiedzieć już naszym widzom, że KSW i Bartos doszło do porozumienia. Pamiętaj jedno. No. Jak nic nie jest podpisane, to jeszcze nie jest dogadane. Nie podpisaliście nic. To no ja ci pożyczę długopis. No widzisz, ale warności mają hajs na długopis, spokojnie. Słuchaj, ale to były rozmowy odnośnie czego? Odnośnie nowego kontraktu, odnośnie tego kontraktu. Jak to wyglądało? Wiesz co, no rozmowy trwają od jakiegoś czasu na temat renegocjacji kontraktu i kluczowych dla nas zapisów, a też oczywiście zawsze, jeżeli jest renegocjacja kontraktu, to rozmawiamy o większych pieniądzach i nie tylko pieniądzach, bo tu nie tylko chodzi u Adriana o pieniądze, ale też o pewne zapisy, które są kluczowe dla mnie jako dla menadżera i też dla Adriana jako zawodnika i myślę, że to są dobre negocjacje. Czy jednym z tych zapisów był zapis o klauzuli odejścia do UFC? A takiej klauzuli odejścia do UFC, wiesz, to są, wiesz, u mnie w Babilonie i w Fenie, no nie ma czegoś takiego jak klauzula UFC, no bo to się ciężko wynegocjować klauzulę UFC, będąc zawodnikiem KSW i tak dalej. Możesz tylko negocjować kontrakt do jakiegoś terminu i tak dalej, który, tak jak w przypadku było to Saladina czy Soldicza, no to są takie kontrakty, które powinny w każdym razie być, że masz termin i ten termin mija i albo zawodnik zostaje, przedłuża kontrakt z federacją, albo szuka sobie innego pracodawcy. W przypadku Roberto Soldicza było to, że znalazł nowego pracodawcę. Chociaż uważam, że to jest wielki błąd, tak? No bo One Championship mu nie poszło i to jest zły cel, uważam, bo lepszym by było na pewno tego. Zachłysnął się, co? Trochę tym pieniędzmi. Zachłysnął się pieniędzmi. Uważam, że tutaj jakaś strzał w kolano, jeśli chodzi o pieniądze. A znowu Saladin, no, rozegrał to po mistrzowsku i został w KSW na bardzo dobrych warunkach finansowych. Tylko też nie zapominajmy, że te warunki finansowe, dlatego są też pewnie tak duże, o których się w kuluarach mówi. Dlatego, że KSW wchodzi bardzo mocno na Francję i taki koń pociągowy i taka gwiazda, jaką jest Saladin we Francji, który po ogłoszeniu jego prawie sprzedają 70% hali, no to znaczy, że wiesz, jest wartych pieniędzy. Nie? No jeżeli chcesz wygrać i zbudować ten rynek, a ten rynek francuski ewidentnie jest rynkiem bardzo podatnym na MMA, bo oni tak naprawdę dopiero od 3 lat ruszyli w świat, jeśli chodzi o MMA, dostali zgodę, bo tak było zakazane tak, cały tak, czas. Więc tutaj akurat się to wszystko otwiera, też nie zapominajmy, tam jest euro, nie? Czyli razy 4. No właśnie, ponad 4, słuchaj, prawie 30, tak? Tak, 4,30. No to sobie, jeżeli ktoś mądry jest i widzowie na pewno jesteście też mądrzy, dobrze umiecie liczyć, więc łatwo policzyć, że tutaj mają złotówki, a tam razy 4 to wszystko, więc czy dajesz mu w euro podobne pieniądze, no to mu się pewnie zwróci, zrobiąc taką galę, za którą na przykład bilet, nie wiem ile tam kosztuje, 80, 100 euro i pewnie jest wykupywane, a to masz 400 zł, a na 400 zł to są VIP-y, tak? No. Gdzieś tak mniej więcej w takich kolejnych. Więc na pewno, wiesz, biznesowo akurat chłopaki są bardzo mocni, więc oni się na pewno znają na tym i się zgadza. Więc ja
dążę do tego przede wszystkim, żeby mój zawodnik miał taką możliwość komfortu, żeby jak dokończy, wykona swoje dzieło, zakończy wszystkie walki, tego będzie mógł sobie przebierać w negocjacjach i też rozmawiać dalej z Federacją KSW, bo to nie jest powiedziane, że po każdym, wiesz, czegoś przykładem jest Saladin, tak, że wiesz, były mowy o UFC, były mowy o PFL-u, były mowy jeszcze o jakiejś innej federacji, a doszło do tej sytuacji, że warunki finansowe zgadzały się po stronie KSW i został tutaj, no bo też już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, UFC na samym początku też sprawdza tych zawodników, tak, i oni dają im takie, mają pułapy finansowe, które mogą przekroczyć, te pułapy finansowe dostają, tak. A potem sobie możesz wygrać swój kontrakt. Ten kontrakt jest na 4 walki, pierwszy i później, jeżeli go sobie wygrasz, możesz uzyskać większe pieniądze. Ja teraz wiem, bo renegocjowałem nowy kontrakt dla Łukasza Brzeskiego, więc mimo wszystko, że to nie było jakoś wow, tego, to tak i tak udało mi się uzyskać większe pieniądze. Więc to wszystko jest możliwe, tylko podejrzewam, że to jest tak, jak wiesz, no, chcą wziąć zawodnika oczywiście, oczywiście znają wartości tych zawodników. No wiadomo, jeżeli to jest zawodnik niepokonany, no to ta wartość jego na pewno rośnie. Do tego jeszcze przejdziemy, tylko chciałbym jeszcze zakończyć temat Bartosa. 300 koła, znaczy tak, 300 koła chciał. 500. 300 chciał, przecież jeszcze dziś oglądałem twój wywiad. Jaki wywiad? No przygotowywałem się tutaj. Oglądałem, czekaj, jeden na Polish Fighters sobie dzisiaj przypomniałem. W ogóle Tak. Zaczynaliście, no nie obrażaj. Zaczynaliśmy, jak był dzień, a skończyliśmy, tak, jak była noc. Jak była noc. Często tak kończę. Jeszcze gdzieś ogląda. A, i jeszcze twój Svenu. Wiesz co, powiem ci tak. Rozmawiamy o bardzo dobrych pieniądzach. Uważam, że to są bardzo dobre pieniądze dla federacji, przede wszystkim dla Diana. Wiadomo, że zawsze będzie można było zdecydowanie większe, ale uważam, że... Przeżyje czy nie? Będzie miał co włożyć do garnka? Może tak, będzie miał, żeby dać zapłacić działkę menadżerowi, a to jest dla mnie najważniejsze. To, że ci się starczy na dobre wakacje dla Artura. No to jest przede wszystkim, to jest podstawa, że Adrian negocjujemy tak, żeby miał na wakacje. A ty, Artur, masz zawsze świetne wakacje. Jak ja widzę zdjęcia, jakie ty wstawiasz z jakichś, nie wiem, miejsc egzotycznych. To wszystko jest fotomontaż. Tak? Kuba ze Sport Hype'u mi to bardzo często wszystko green robi. Green screen, tak zwany. Podkleja, wkłada moje zdjęcie, gdzieś podkleja i tak dalej. Podrasowuje mięśnie, żeby to lepiej wyglądało dla fanów. Ale i fanów nie, i tak. Słuchajcie, o każdym zdjęciu klata wypięta, opalona, zobaczcie. Nadal jest wypięta. Artur, a propos jeszcze tych pieniędzy wielkich, zobacz. Powiedz mi, bo na przykład teraz jest przykład Czarka Oleksiejczuka, no nie? Mówiło się dużo o jego przejściu do KSW. Czarek został w Fenie, bo Fen miał jeszcze kartę Prime'u, gdzie mogą mu dać walkę, dać jakieś tam większe pieniądze. Saladin został w KSW za ogromne pieniądze. Ale on o tym głośno powiedział, tak, wiesz, że tak. On chce zrobić dobry hajs. Trzeba zarobić jakoś na te zegareczki, na te ciuszki, no nie? To Marcin Wrzosek tak mówił, tak. A ubiera się dobrze, masz rację. Tylko coś jeszcze powiem, ale zobacz, po przeciwnej stronie był Mateusz Gamrot, który powiedział nie. Ja lecę za ocean, walczę o marzenia i teraz ja nikomu nie wchodzę do portfela, ale zarabia na pewno bardzo dobrze, na pewno bardzo dobre pieniądze. Tak, tylko Mateusz ciężką pracą wypracował to, musiał udowodnić, pamiętajmy, zaznaczmy, że udowodnić, jak on wszedł do UFC, to ale też tym zaryzykował, no ale właśnie. Też dał świetne walki, dostał bonusy i też ta jego pozycja się rosła, zaryzykował, ale weź sobie jeszcze jedno ryzyko, które też było rokiem czasu okupowanym, pauzą, bo nie walczył, tak? Startował wtedy w grapplingu, dopiero potem się dogadał z KSW i KSW poluzowało się, dogadali jak ludzie i okej. Zgadzam się w 100%, też zaryzykował, ale też miał jakiś plan, też był przygotowany na to, że jeżdżąc już do ATT, miał już pewnie ugruntowane tu jakąś pozycję, ale przede wszystkim też warunki tego, że go wezmą do UFC. W przypadku Czarka nie miał takiej sytuacji. Wielokrotnie podbijają do Dana White Contender Series, nie udało się tego zrobić. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobre zagranie. Tak? Dobra robota była Pawła Kowalika, pozdrawiam tutaj menadżera, dlatego że tak, mają Prima za dobre pieniądze, mają walki w Fenie za mniejsze pieniądze, ale nadal mają walkę. Cztery walki może się rozegrać w roku, jakby tam może z dwie, może trzy. Jeżeli będzie wygrywał, to w każdym momencie, nie ma żadnej klauzuli tego, może odejść do dobrej federacji, czy tam do UFC, nie wiem jaki mają zapis, ale może odejść, więc ta każda walka go przybliża, a do tego jeszcze dostanie dobry hajs, więc on się nie zatrzyma. On będzie miał tego, oczywiście mógł przyjść do KSW za większe pieniądze, tylko z tego co tam gdzieś oglądałem, chyba nie była takiej jakiejś oferty konkretnej, a z drugiej strony on tu w każdym momencie, jeżeli wygra i przyjdzie oferta, odejdzie sobie i nikt go nie będzie zatrzymywał, nie będzie się kłócił z nikim ani nic na tego, to jest dobra opcja. Oczywiście, że wiesz, świat freaków, sami doskonale wiemy, że wiąże się z tym, że jak
też możesz dostać obuchem i możesz być wciągnięty w wir czegoś, czego nie będziesz lubił i tak dalej. I to jest też dużym problemem do tego. Jeżeli to dźwignia, wiesz, po Twitterze i po wszystkich innych Czarek się odnajdywał, łącznie z Adrianem, obydwoje by się nadawali. Więc ja myślę, że sobie poradzi. Ja mu życzę jak najlepiej. Ja mu życzę, żeby on się dostał, bo ma papiery tego. Jest młodym chłopakiem przede wszystkim, jeszcze ma platformę do tego. Oczywiście też bym chciał zobaczyć pojedynek Adriana z Czarkiem. Ale takie rozegranie, to ci powiem, że jest dobre rozegranie. Tutaj akurat Fen zagrał tym Prime'em i to tak zagrał dość wabank, bo uważam, że pewnie wzięli duże pieniądze od Prime'a za tą walkę. Do tego teraz tak, w Prime'ie też muszą się matchmakerzy nagłowić, żeby dać mu kogokolwiek dobrego, albo kogoś, żeby elektryzowało to wszystko, tak? Wiesz sam, że we freakach na poziomie sportowym, żeby stanął naprzeciwko Czarka, jest mało, bardzo mała jednostka, może z 2-3 osoby. Więc będą musieli kombinować i tak dalej. Wiesz, wiadomo, że to pojedynek sportowy w K1 lub czymś innego też może być pojedynkiem dla niego, tylko to zawsze nie będzie MMA, będzie ten exhibition, tak? Chyba pojedynek exhibition boch. Tak. Więc to też nie tego, ale też jest brane pod uwagę, nie? Słuchaj, jeszcze wracając do Bartosa i do Czarka. Wiesz, gdzie można było zrobić ich starcie? Na takiej neutralnej ziemi, na Narodowym. Wiesz co? Zobacz, dymy by były. No bo jakieś by były dymy, no bo chłopaki, no może nie to, że się nienawidzą, no ale no średnio ze sobą przepadają. Po prostu mają dużo sobie do wyjaśnienia, o tak powiem. Sportowo top, kurczę. Sportowo na Narodowym by to się świetnie obroniło, pod względem dymów, tak jak mówisz, by też to się obroniło. Nudy by nie było. Nie byłoby nudy, wszystko się zgadza i tak dalej. Tylko zawodnik, Adrian jest zawodnikiem MKSW, ten jest Fen, oczywiście to zawsze można było dogadać. Ja nie ukrywam i powiem wam szczerze, moi drodzy, to dzisiaj będziesz pierwszy wiedział, że Adrian dostał ofertę na Stadion Narodowy. Co ty gadasz? Serio? Dostał od Stadion Narodowy, ale no nie ma o czym rozmawiać, jest zawodnikiem KSW. Ale ja no dawaj więcej, z kim? No powiedz coś, no już przecież i tak to nie doszło do skutku. No to nie doszło do skutku, no właśnie. To po czym rozmawiać? No przecież stary widzowie chcą tego, ale przecież ja wiem, to będzie tytuł tego wywiadu pewnie, Artur. Stadion Narodowy. Stadion Narodowy, Adrian Bartosiński. I to też zostawmy na tego. No Stadion Narodowy, no mam nadzieję, że nie zawalczył o Stadionie Narodowym, jak robiło KSW, to zawalczy za jakiś czas na KSW na Stadionie Narodowym. Oby, tego mu życzę, ale jeszcze tylko dopytam, dostaliście propozycję rywala, czy to było tylko zapytanie o samą postać Adriana? Nie. Samo postać, tak? Czy walka od razu? Nie, walka i przybliżony rywal. O kurczę, no i dobra, no to pytam dalej, bo sam jestem ciekawy, nie wiedziałem o tym. Tylko wiedziałem, że ktoś z KSW dostał, znaczy, że tam kilka osób chyba dostało propozycję. No to widzisz, to dużo wiesz. No tak, ale o Bartosie nie wiedziałem. Kurczę, to każdy dobry zawodnik, to pewnie jaki gdzieś można było zatrzymać, no jeżeli tego, to dostają zawodnicy. Sportowe starcie miało być, czy nie? Sportowe starcie, tak, tak. Sportowe starcie. Aha, ale... Kurczę, no, co dalej, no bo jestem ciekawy, no, ja Artur. Jestem ciekawy i nie mogę ci powiedzieć. Tak? No, widzowie, wiesz, słuchajcie, no to wszystko... Jest jedna bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim, wiesz, to jest ciekawostka, bo to, wiesz, ja to traktuję jako ciekawostkę, dlatego że my jesteśmy związani kontraktem, więc dla mnie po prostu to było jako ciekawostka. No, oczywiście, wiesz, poszedłbym do włodarzy, właścicieli, bo włodarze to jest takie pojęcie... poszedłbym tego i bym pogadał, czy dać sobie radę, wiesz, czy by puścić, no ale to jest jedna rzecz, my rozmawiamy o mistrzu Federacji KSW, niepokonanym zawodniku, więc flagowym okręcie tak naprawdę tej federacji, no to wiesz, sam wiedziałem, że tego tematu nie będzie. Fajna, ciekawa propozycja. A czyli nawet go nie przedstawiłeś, tak dalej? No. Znaczy, wiesz, dla mnie to też jest taka fajna wiadomość, no bo też fajnie, żeby promować tych zawodników sportowych, takich ciekawych, jakim ciekawym jest zawodnikiem Adrian, no bo nie oszukujmy się, no wiesz, chłopak zrobi fajną robotę w mediach, fajnie walczy, ostatnio może troszkę było nudnie, no ale to też wiemy, złamany nos, też nie możemy mieć do niego pretensji. Dlaczego ty tak mówisz? Dlaczego powielasz to? Ale nie, ale właśnie teraz poczekaj, właśnie ja... Zawsze stawałem prywatnie w obronie Adriana, bo on pokazał tym ostatnim pojedynkiem swoją dojrzałość, że potrafił wyjść ze złamanym nosem. Zobaczy, bardzo mądrze game plan wykonał w sytuacji kryzysowej, gdzie miał kryzys, zachował się, pokazał się, zrobił fenomenalną akcję, która dała mu zwycięstwo i wygrał przed czasem, o czym tu więcej rozmawiać. Ja już to wcześniej powiedziałem gdziekolwiek, że no wiesz, bo cały czas do tego wracamy, no
Adrian zawalczył, tak, ale przeciwnik jest drugi też, który walczy. No to przeciwnik jakby wstawał, no to by była tak jak Saladin. Saladin też nie dał się tak mocno skontrolować Adrianowi, więc cały czas były kołowroty. Oczywiście było to w clinchu może nieefektywne, ale tam cały czas się coś działo, więc tutaj też się działo, bo Igor poszedł w końcu do tego, przywrócił szalę. Gdzieś tam atakował cały czas tego, gdzieś łapał w cudzysłowie drugi oddech, no a wtedy Adrian, ten geniusz jego w parterze pokazał to i to jest mistrz, tak? No, oczywiście, że dla widowiska, dla fanów, dla ludzi, bo grają federacje i to chcą oglądać, no chcieliby oglądać fenomenalne pojedynki, które będą, wiesz, kwintesencją MMA, ale ja właśnie w tym pojedynku widziałem kwintesencję MMA. To nie była typowa stójka i striking i K1 z łączeniem tajskiego boksu, bo tak ostatnio walki wyglądają niektóre w UFC i też ludzie to chcą oglądać, tylko to było też MMA. Oczywiście było dużo tego parteru, dużo tego grapplingu i tak dalej, ale no była pełna praca, nie? Pełne przeglądów i tak dalej, więc wiesz, wiadomo, że oczekuje się od tego więcej, no ale no, do tego się będzie dążyło z Federacją KSW, żeby zrobić taką robotę, żeby on miał jakieś jeszcze możliwości techniczne, żeby uzyskać jeszcze większe pieniądze. Jak chce oglądać samą stójkę, to zapraszamy do Federacji Striking, do Tomasza Sarary, tak? A tutaj oglądamy MMA. Jedziemy dalej. Czy jednym z waszych założeń też były jakieś ciekawe nazwiska? Bo teraz się dużo na przykład mówi o... Znaczy, ja wiedziałem, że tam Igor chce rewanżu z Adrianem, ale mi się wydaje, no, że pierwszy w kolejce jest na pewno według mnie Andrzej Grzebek. I ja rozumiem, że chłopaki grają medialnie, no ale swoją szansę mieli, nie wykorzystali jej. Słuchaj, ja widzę to tak i myślę, że Federacja KSW się ze mną zgodzi. Andrzej Grzebek, a czekam na eliminator Igor Michaliszyn kontra Tymoteusz Łopaczyk. No, i niech się wyłania przeciwnik kolejny do... wewnętrzne starcie, co? W szokerze. Ale wiesz, ale ja mam takie... Chcesz wydecie... rozłamu. Ale, a ja jak, jaki śmiej mam pojedynek? Grzebek Bartos jest pojedynkiem ardoksowym, nie wiesz? Więc ja jak najbardziej to są takie pojedynki, które gdzieś tam mogą tego. I to jest jakieś wyłonienie kolejnego przeciwnika. Ten Flamini się też ostatnio fajnie pokazał. Flaminis. We Francji. We Francji i tak dalej, więc wiesz, może być też jakiś dodatkowym tym. No, wszystko jest w grze. No, młode koty tam dobrze zaczynają sobie radzić. Oskar, Wiktor Zalewski, ten mój Dawid Kuszmarski teraz szedł z rekordem fajnym. To jest dużo fajnych chłopaków, których można jeszcze zestawiać, więc na pewno tam dużo pracy Adrian będzie miał. Nie? Dobra, to jedziemy dalej. KSW 100, słuchaj, KSW robi konferencję, Bartos, Grzebyk, no i się dzieje, tak? I nie ma nudy. Przede wszystkim mam nadzieję, że ten pojedynek, który już miał się odbyć w maju, odbędzie się na tej dużej gali. Na to bardzo liczę i będę robił wszystko, żeby ten pojedynek właśnie na gali 100 się odbył. Dobra, jedziemy dalej, bo czas nas tutaj... Jakub Wikłaczek, w ogóle mam cię zapisanego. Byczek Artur, słuchajcie. Wikłacz, słuchaj, została mu jeszcze jedna walka na kontrakcie i ja słyszałem, że to ma być tak. Jeżeli da ci odpowiedź KSW, że zostajecie, to KSW będzie starało się dać jakąś ciekawszą walkę Kubie, a jeżeli powiecie, że będziecie zamierzali odejść, no to może nie to, że będzie to słabsza walka, znaczy, że to będzie słaba walka, ale że będzie to trochę mniej atrakcyjny przeciwnik na pewno. Jak może być słaba walka, walce o pas? Ale chodzi mi, że na pewno mniej atrakcyjny przeciwnik, niż jakiego byście mieli dostać. Atrakcyjnym przeciwnikiem jest jakiś, wiesz, extra fight, tak, dla Kuby, nie? A tak trzeba poczekać, co się wydarzy tutaj w tej kategorii i tak dalej, tak? No, już kolejnej walki z Sepkiem nie będzie. Zuriko już zawalczył. No tam jest inny pojedynek, na który ja tak patrzę jako perspektywiczny starcie do zawodnika, do Kuby. A ten taki Ukrainiec? No, Popoliszczuk z tym Serbem, który też tak wdarł się do tego wygrody. Jak? Zdrawkowicz. No to właśnie, to tutaj to by było też ciekawym rozwiązaniem dla Kuby, ale oczywiście, słuchaj, ja czekam cały czas na ofertę od Federacji KSW, co mają w głowie, co mają w planach. Usiądziemy, porozmawiamy. Myślę, że wszystko jest do dogadania. Ja wiem, co Kuba ma w głowie, ja wiem, jak to miało wyglądać. Kuba ostatnio też powiedział w wywiadzie, że jak będzie coś ciekawego, to na pewno to rozpatrzy i nie jest jakoś bardzo mocno, wiesz, typowo stricte nastawione na tego, bo to wszystko zależy też od propozycji. Bo tak wiesz, sam doskonale, że dzisiaj ja z Kubą, z Tobą możemy mieć plan, a przyjdzie jakaś propozycja, która nam ten plan zniweczy i będzie bardzo pasowała nam pod względem jakimkolwiek, więc w tym kierunku będziemy szli. I to jest młody chłopak, on ma jeszcze czas na wielką karierę, no nie? Dokładnie. Też muszą zrobić pieniądze. Dobra, dalej. Łukasz Brzeski, już niedługo walka. Tak, lecę do Manchesteru. Arbi jedzie z nim wcześniej, ja w piątek dolatuję. Ciężki przeciwnik, sparring partner i Tomasa Pinala i Fila de Frisa.
z dobrego teamu robi tam z ciężkimi, niepokonane w tym. Widzę, trener też widzi jego luki jakieś. Łukasz cały czas jeszcze bardziej rozwija się w WCA, ma tam robić z kim ciężkim, więc uważam, że ten progres jego będzie, myślę, że z każdą kolejną walką jeszcze lepszy. Ja uważam, że jest szansa, żeby znowu zaskoczyć i tak dalej. Już raz udowodnił, że może pokonać kogoś z zerowym rekordem, więc po to też jadę i będę mocno go wspierał, żeby przywiózł ten skalp z Anglii. Wydaje się, że ten jego, można powiedzieć, nie wiem, transfer do WCA to był strzał w dziesiątkę, co? Wiesz co, bo Łukasz potrzebuje robić wagę ciężkiej i tam jak do tej pory robił tak nieliczne treningi tam u Wojtka Hołego, to tam był Marcin Karata, tylko stójkowym, gdzieś tego, a tu był Szymon Bajor, tego gdzieś tam przyjeżdżał, pomagał. Zresztą teraz ostatnio też widziałem, że też był u niego chyba w WCA i tam gdzieś się przygotowywał. Więc mając na co dzień tylu ciężkich i robić zadaniówki, sparingi, drille, to daje mu przede wszystkim taki komfort, że nie robi tego z małym, tylko na tym ciężkim pewne sytuacje nie wyjdą, nie wychodzą, a jak zaczną wychodzić na ciężkim, to wtedy walce sobie poradzi tak samo. Nie? Dzisiaj widziałem wspólną storkę z Alanem Kwiecińskim, więc sparingi idą bardzo mocno. Tak. Może Alan idzie też do tej kategorii. Artur, to już tak kończąc, jeszcze jest niedługo gala na PGE Narodowym, Fejmu. Strzelam, że na pewno nie zabraknie tam co, jakiegoś swoich zawodników. Wywiad wychodzi w niedzielę, więc słuchajcie, jutro jest konferencja, oglądajcie, więc możemy coś tam zdradzić. Jutro jest konferencja? No w poniedziałek, bo wywiad wychodzi w niedzielę. Wiesz co, w niedzielę wychodzi, no tak, nie zabraknie. Nie zabraknie, nawet pracuję nad jeszcze jedną taką opcją, która może zaskoczyć wszystkich i to będzie drugi zawodnik Ardnoxa. Jeden już jest, podpisaliśmy kontrakt, więc czekam na ogłoszenie, w poniedziałek się pewnie dowiecie. Jeszcze jeden? Nad jeszcze jednym pracuję, a jeden już jest. To ktoś nowy. Ktoś nowy, okej. Okay. Tak. To jak ja mam poprowadzić konferencję, jak ja nie znam tego zestawienia? Ktoś nowy. Wiesz, podpisałem z Ibiszem, nie? Ej, ja bym go chciał bardzo zobaczyć w aplikach. Ja Krzysztof Ibisz, nie wiem, załóżmy Tomasz Kamel. Albo Heiser. Heiser, no. Tam z tym Heiserem też w ogóle było tyle przeciwników chyba wokół niego. Wydaje, że wiesz, do wszystkich każda nowa postać elektryzuje, każda nowa postać chce dodatkowego bodźca, więc wiesz, oni też na tym stadionie narodowym muszą te zestawienia robić tak dosyć ciekawe, z uwagi też na to, że to jest jednak stadion narodowy, no to co się też mówi w kuluarach, że jednak magiczne miejsce dla Polski, bardzo wyjątkowe, więc ten pułap musi być taki, wiesz, dostosowany. Zresztą pokazują te pojedynki, które są, zobacz. Zestawienie frika ze sportowcem. Nie? To jest dobre rozwiązanie, tylko czy te rozwiązania są w stanie przyciągnąć taką rzeszę publiczności, więc trzeba będzie też zaryzykować jakimś tego. Mam nadzieję, że wyczarują coś z kapelusza. Byłem ostatnio w Poznaniu na kawce, więc tak? Myślę, że będzie się zadowolenie. Na biletów do sprzedania jest bardzo dużo. O, jeszcze tylko jedna sprawa. A jak sprzedasz? Kurczę, no wiem ile, ale nie wiem, czy mogę mówić. Powiem ci poza kamerą. Dobrze. Paweł Pawlak jeszcze, słuchaj, za tydzień walczy o paska SW. Słuchajcie, oglądajcie gala w Łodzi. Damian Janikowski, rewanż, piękne starcie. Jest to bardzo dobre starcie, fajne starcie i wyjątkowe. Gdzieś w kuluarach, mam nadzieję. Znaczy, może co, wiesz, ja bardzo wierzę w Pawła, ja wiem, co Paweł, myślę, że będzie podobnie jak, ja tak w to liczę i wierzę i tak będę obstawiał, że jeżeli wyjdzie to poza trzecią rundę, będzie to wyjdzie w czwartą, piątą, będzie podobnie jak było we wcześniejszej jego walce o pas na Stadionie Narodowym. Fajną masz tą ekipę, co ogólnie tych swoich artnoksiaków? Tak jak teraz nawet tak sobie przyleciliśmy przez te nazwiska, to... Mocny składu, słuchaj, no czterech mistrzów KSW, mistrzowie Babilonu, mistrzowie Fenu, w ogóle fajny team taki, wiesz, i oni się uzupełniają i też to dobrze wygląda. Do tego też charakterologicznie oni mi pasują i ja chyba im, bo no, to chyba się to nie da ukryć. My naprawdę robimy dobrą robotę sportową, nie? I ten team rośnie z każdą kolejną walką i tych walk mamy, chyba to jest któraś kolejna walka, gdzie mam walkę wieczoru w Federacji KSW, chyba już od 6 czy 7 gali, więc to coś już mówi samo przez się, a z drugiej strony, no wiesz, każdy wyjątkowy tego, no już tutaj przebiegać czeka Piotr Kuberski na zwycięstwo tego pojedynku, no więc wiesz, mam nadzieję, że tylko tak będzie między Ardnoxami te całe Rafał Haratyk też przecież na KSW 100 fajnie. No przede wszystkim, no wiesz, albo z Różańskim pewnie, co? Myślę, że tak. Myślę, że to wiesz, to jest bardzo fajne starcie, będę oglądał, pojadę do Tarnowa, zresztą tam niedługo też będzie ogłoszenie kilku moich zawodników, bo będzie ich kilku, nie jeden.
więc też jestem ciekaw tych rozwiązań, które tam się będą odbywać i które już mam dogadane. Mhm. A to, co mówisz, pewnie tak, no wiesz, no, Rafał Haratek jest mistrzem, no nie walczył od pamiętnej gali w lutym, bo to ciężki, mocny ten, no to wiesz, ja oscyluję, że to będzie ta gala, która jest galą tą setną. Sam jestem ciekaw tej gali, zresztą jakie będą miała plany federacja, żeby coś tam, wiesz, do tego, kto zawalczy, nie? Wiesz, myślę, że flagowy okręt też mamy, Pudzian, no to też pewno będzie. O ile Pudzian dojedzie, bo może gdzieś tam wysiądzie po gdzieś na jakimś przystanku. No kurczę, wiesz, w Gliwicach poleci do Berlina. Panie i panowie, Artur Gwóźdź. Słuchajcie, od razu wykorzystam ten moment, zrobię presję. Artur, nagrywamy po gali na KSW w Łodzi, podsumowanko. Jak najbardziej, Hubercyku, dziękuję, że przyjechałeś. Zresztą przyjechałeś i nie jeździ już tak często tutaj, tak? No. Nie jeździ cały czas. Dostałem cynk, że taki jesteś... gość z Wrocławia, słuchajcie, jakiś taki smerf przyjechał tutaj i wiecie... Pan nie przesadzaj. No chodzi mi o kolor niebieski. Niebieski jeszcze i tak dalej. Hubercik, uważaj. Trzymaj się, Artur, dziękuję bardzo.